No to zaczynamy kolejny pojedynek w Starej Zagorze. Jesteśmy oczywiście w Bułgarii. Trochę się ściemniło, co widać po kamerkach zawodników i też na scenie. Korzystnie teraz w tym oświetleniu wygląda. W dolnym prawym rogu Adrian Bouet z Francji jest ten zawodnik DNS, zawodnik Berserker eSports i w górnym lewym rogu poprzedni mistrz świata, drugi terański w historii, Oliveira Lipeinan z Chin. On jest w Weibo Gaming. Tak, Weibo Gaming. Jest w Weibo Gaming. Tak, ze mną Geralt. Witam serdecznie znowu. No, jest w Weibo Gaming, generalnie tam po tych mistrzostwach ponoć się niespecjalnie ucieszyli chłopaki, tak delikatnie mówiąc. Tak, a coś wiesz, coś tam? Cięcia były, no. Oh. Ale nie, go nie da się wyrzucić, no bo wiesz, ultrasi chińscy. No, wiadomo, no. Przestaną kupować rzeczy z AliExpressu, no i wiadomo, upadłeś tydzień, nie? No, trzeba robić cięcia, ale bez przesady, zgadza się. No, Oliveira był absolutnie załamany po mistrzostwach świata, po tym jak odpadł w knockout brakecie. Nie tak, poszło. No taki format był, że... Bo wie, bo to nie, że on przegrał wszystkie mecze, tylko on przegrał tam... Znaczy, no przegrał trzy mecze oczywiście, jak każdy, kto odpadł, tak. Nie? A on nie odpadł w drugiej rundzie, knockout braketu na klasika chyba, nie? Tak, tak, no, ale on w tym winner brakecie wygrał kilka meczy, nie? Tak. On tam mały włos przeszmaru nie pokonał, żeby... I prawie był w relegation mecz na Serrala, nie? Tam był, miał 2-3 zmaru, nie? O. W bardzo ważnym spotkaniu, więc Oliveira tam naprawdę się otarł. No, ale koniec końców odpadł z turnieju, mając tylko 5000 więcej, co osoby, które odpadły tak jakby jako pierwsze. Tak. No, jak tam przeliczałeś stawkę za mapę, to Spirit to klasa jednak była. Spirit, tak, w stosunku do tego, ile map zagrał, rewelacja. Tak, no. To było. Chłop przeliczył. Na czas wszystko przeliczę, na najważniejszą, najcenniejszą walutę. Wiadomo, no. I co, no PBT, powiem, że niestandardowe openingi, znaczy no nie, że niestandardowe jakoś w pełni, ale jednak Stargate na tej mapie. To jest rzadka sprawa tak obecnie, jest. Nie? Znaczy nawet Maxpox chyba nie gra tu Stargate'u. Na najczęściej widziałem Forgate'a albo Triple Gate'a, no bo to jest spoko mapa do blinkowania się, nie? No, to po pierwsze, a po drugie tak. Jest dosyć krótka. Tak jest. No i jeszcze dodatkowo ona ma taki bardzo nieprzyjemny spot koło Naturala Protossa, gdzie ustawiasz tanki na low groundzie. One mają zasięg do asymilatora i dropujesz później Medivac 8 Marinów i się tego nie da zabić. No nie, no dosłownie. Cudowny. To jest place, który MaxPax, znaczy Krem zrobił na MaxPaxa. Pamiętam. No, takie co, nie? I ogólnie dużo Terran to gra, Spirit też to gra. I nie wiem nawet, czy Spirit tego nie wymyślił czasem, ale... Nie, to, że Krem to wymyślił, to nie uwierzę. Nie. Krem jest świetnym odtwórcą i w ogóle potrafi super mechanicznie, ale raczej nie wymyślał przeważnie za dużo. A tutaj 2-1-1 Oliveira, szybki Steam. Ogólnie, znaczy to jest taki buildorder, bym powiedział, że Oliveira lubi go czasem zagrać, ale raczej nie na tej mapie. On to gra, no w sensie bardziej na takim Ghost River bym to widział. No i DNS tego dalej chyba nie wyskautował, w sensie no tutaj obserwer nam nie pokazał, czy widać było te chlaba przy tym, przy Raksie drugim. Chyba nie. No za to EPM duży. Nie było widać. No nie było widać i nie było widać trzeciego Jaxa, nie? Ale też nie było widać... Starporta, no. Dokładnie, i nie było widać... Chociaż no wiesz, bo tam mógł być w sumie Starport Banshee. Mogły być skitrany też, ten Starport na przykład w Naturalu może tam gdzieś też. Ale wiadomo tylko, że nie ma trzeciej bazy, nie? Tak. Praktycznie... O, teraz zobaczył, że są koszary, więc ważna informacja dla DNS-a. Chyba Robo Bay. Forge ja bym zrobił teraz. Forge dla kanona? No. Tak, wbrew pozorom. W sensie, bo możesz zagrać mniej gatewayów, więcej techa i wtedy bronisz z kanonem. No. Bo kanon jest bardzo mocny, wbrew pozorom. W sensie... No, zgadzam się. Przy małej ilości. Ja nawet nie wiem, czy ja bym nie zrobił kanona w linii minerałów jakiejś. W sensie, bo wiesz, ciężko jest ogarnąć taki drop. No, ale w tym buildzie to chyba nie ma dropa, nie? Nie, w tym nie ma. Tak. Ten atak to ja nie wierzę, że cokolwiek zrobi. No będzie ciekawa interakcja. Na pewno nie zdąży zrobić kolosa czy jakiegoś disruptora. No, to dziwne. Duży błąd. Wbrew pozorom. No bo duży błąd, no bo tak zasadniczo to jest mało jednostek, bo jest chyba 6 STV. O, tutaj to ten. Aha, bo tu... Dobra, never mind, bo tu trzeciej bazy w ogóle przecież Dennis nie zajął. No i to jest 200 IQ, nie stracisz trzeciej bazy, bo jej nie masz. I turety. Tej decyzji trochę już nie rozumiem od strony Oliveiry. A, że dalej atakuje? No, ja bym się chyba cofnął, jak nie ma trzeciej, to...
Czy chcemy się bić? No. Znaczy jak pro... No jakby miał roz... No nie, no on za bardzo chciał podjechać znowu tankiem. No. I to w sumie ma steampacka. Nie, no ale super baterie, nie? Ale że stracił tego tanka, no bez sensu. Absolutnie nie mógł tracić teraz tanków. Chyba dopiero jakby doczekał do bunkra, może kolejny bunkier wtedy na górze. Jakoś tak bezpiecznie tymi tankami, kurczę. Tylko to też czas trochę goni. No trochę mi się nie podoba, że DNS przyciął Feniksy tak dosyć mocno. Chyba straci tu no jednak nie. Nie było targetu, bo tam no. Dwóch spadło, spadł shield. Dokładnie. Siege tank podjeżdża. Siege tank numer 2. Znaczy jak Olivera jakimś cudem wygra tym pushem, to zwątpię, bo... Ja nawet chyba bym zabił tą jedną baterię, bo to chyba wąsko się zrobiło. No w sensie to u góry, nie? Tak. Ale... Ciężko stąd wyjść bez straty warp gate'a. Może jeszcze jedną baterię nawet, może na luzie czy dwie stracić, chyba że się będzie... No ja bym się nie pchał chyba w walkę, ale po lewej stronie są Feniksy, więc może dojdzie do przełamania. Nie, no nie będzie podniesienia, bo na dwie wieżyczki to ten... Ale no... O, teraz bym podniósł tanka. Żeby, wiesz, nie było strzału z... Znaczy nie, nie tanka, tylko Immortala bym podniósł, żeby tanki nie strzeliły w niego. Aaa, podnieść Immortala, dobra. To by był plays. By highlighta, to bym chyba nagrał nawet sobie też od razu. Znaczy nie, bo by kasterzy myśleli później, że błąd był, a to... No, no ilu by się skapnęło, o co chodziło? Nie chcę, żeby się mogli skapnąć. No Roti. No. Roti mógłby się skapnąć. No. Ale ja tak czasami robiłem, że... Znaczy czasami się tak robi w PvZ, że podnosić jakąś no tak, kostkę, tak. Nawet probę się zdarzało, żeby nie, tam jakieś lingi nie rozwaliły, jak robiłeś ekspansję kiedyś. Immortale rzadko może, ale się to zdarzało. Się zdarzało, no. Dobra. Okej, odepchnął to w każdym razie DNS, więc Oliveira cofa się. Za chwilę w sumie może znowu może wyjść na mapę. Jest wszystko w zasadzie w tym momencie możliwe. Tak, no generalnie... no... Wiesz, timing trzeciej bazy Oliveira jest szybszy niż DNS-a, więc to nie jest tak, że ten push, który Oliveira przeprowadził, był fatalny dla niego, mimo że stracił te tam trzy tanki, ale... No teraz chyba wydaje mi się, że wiesz, takie czekanie na 1-1 ghosty od strony Oliveira powinno być planem na grę i nie tracenie jednostek na Feniksy, no to połowa planu wykonana. Coś takiego. A DNS to... no ja bym chyba w ogóle zajął czwartą bazę od razu. W sensie, bo... No na pewno bym nie techował. Bo też nawet nie wiem, na co bym chciał techować, nie? Bo i tak czekasz tylko, aż się skończy charge, żeby robić blink. W tym game playstylu, w tym momencie. Bym zrobił po prostu czwartą jak Skillus. Skillus lubi sobie tak postawić czwartą bazę po prostu. Albo Astra. Nie wiem, czy wiesz, jak Astra robi, jak straci trzecią bazę na puszczę rana. Co robi? Robi od razu dwie. A, dwie bazy. No. Niektórzy tak robią. Kiedyś Matis też, pamiętam, lubił tak robić dwie haczy jednocześnie, jak coś poszło nie tak, że mi się zdarzało. No, tak. To jest, też mi się zdarzało w sumie coś takiego robić. Ja tam lubię to zagranie nawet, bo to... Sam zacząłem to robić. Tak, no bo to tak jest, jesteś w beznadziejnej sytuacji, no to trudno. No, trzeba często jakieś ryzyko podjąć. No, a i bardzo często terenie źle makują. I mają bardzo późnego steama po takim puszu. Tak, to racja. I wtedy nie mogą pokrać tej czwartej bazy. Skałki zniszczone. Oliveira chce właśnie zaatakować potencjalną czwartą bazę Protossa, której nie ma. Chyba, że tam do trzeciej jeszcze się uda, to się zobaczy. Ale tą czwartą to w ogóle ja bym tam u góry brał chyba, wiesz? A. Tak, bo tam jest bardziej otwarty teren. No, łatwiej jest flankować z lotami czy coś. No. Tak. Tutaj raczej DNS może ekspować nie powinien, jeżeli już musi, no to dopiero teraz, kiedy Oliveira go tak wygonił. Bardzo dużo Feniksów w ogóle, nie? No, 9 aż. To na pewno jest większa liczba niż normalnie. A jakby porozmawiał z Max Parksem, to by wiedział. Robimy 6, zatrzymujemy się, wygrywamy grę. Złota zasada, tylko 6 Feniksów. A czy on to uzasadniał, że masz, nie wiem, lepszy timing na kolosach, archonach, ulepszeniach, masz gaz po prostu na ważniejsze rzeczy? On powiedział, że w takiej generycznej grze, no. Gdzie oboje gracze robią wszystko to, co powinni robić, nie stało się nic dziwnego, to moment, kiedy robisz szóstego Feniksa, jest momentem, kiedy powoli teren zaczyna się uodparniać tak już bardzo mocno i na harast Feniksowy. Aha. I zaczyna robić Wikingi. Aha. I generalnie i
niedługo będą ghosty i się zaczynają źle skalować te Feniksy. No tak, zdecydowanie. No. Jest ciężko, no to ładnie to nam wyliczył. To jest tak samo jak w PvZ na przykład, że no nie wiem, że wiesz, jedno Oracle fajne, drugie spoko, trzecie można zagrać, czwarte nagle już się zaczyna robić specyficznie, nie? No, no, bo wszędzie królowe, wszędzie spory. No dokładnie, nie? I bardzo podobnie jest w tym matchupie. Tak jest. No. Skan zagrany przez DNS, nie DNS, tylko Oliveira, żeby rozwalić obserwera należącego do DNS-a. Tutaj zeloty, no jakieś zeloty też na kontratak widzę na minimapie, że wysyła DNS, nie żeby ich było dużo, ale może Oliveira się rozproszy. Plus 2 do ataku zaraz dla Portosa, to całkiem może być przydatne ulepszenie. Świetną kompozycją Oliveira, w sumie wszystko tutaj jest. Tak, no nie było tam raczej żadnych supply bloków, tutaj będzie zaraz takie MP na Feniksy. Nie trafione, ale no, target po kolosach. Takie MP nie trafione. No, no nie, bo wiesz co, bo jakby trafił, to on by nie podniósł żadnego tanka, no. Nie? No właśnie to jest ta kwestia, nie? Tam jest jakaś kontra w ogóle cały czas, o dziwo. Myślałem, że mało zlotów, a jednak robił temat. 12 CV, to świetny, świetny to wynik. Dużo, nie? To się jak na takie coś, nie? Tak, 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 tak. Coś poszło nie tak, tutaj skan. Znaczy, no, i wraca. A ja też bym się cofnął, powiem szczerze, bo wiesz, to jest ten moment, że... On nie dosyłał posiłku przez mapę, nie? No, z dwa warpiny już DNS pewnie miał zelotu, więc tak, lepiej było się wycofać z tej potencjalnej potyczki. Teraz Oliveira dobiega posiłkami. Ja bym tutaj teraz widział od strony DNS-a chyba drugie robo i więcej disruptorów. No, w końcu będzie musiał przejść w coś innego niż kolosy, bo w tym momencie kolosy też się właśnie średnio już skalują, jak rywal ma wikingi i dobre mikro. Znaczy wiesz, w ogóle się kolosy średnio skalują, jak jest dużo jednostek w stylu Ghost Marauder, nie? Bo to w sensie... A nie, nie mogę o tym mówić, ale generalnie są pomysły, żeby się lepiej skalowały. A! To wiadomo, o co chodzi. A jakbyś tak miał teraz na szybko wymyślić, to co byś zmienił potencjalnie? Żeby się lepiej skalowały. Co byś zasugerował o radzie balansu? Może jakieś, wiesz, może jakiś bonus na pancerzone? Można mordery, tak, na kolosy. Znaczy, no w sumie na kolosy też by to działało. No. Ja w ogóle, ja od razu mogę powiedzieć, że nikt nie myśli o takiej zmianie, chyba nikt mnie za to nie zje, ale jest taki pomysł, ja mam taki prywatny pomysł, żeby wikingi były mniej responsywne, że jak walczysz, no bo generalnie jak sobie shift klikujesz wikingi na Feniksy, no. Znaczy nie na Feniksy, przepraszam, na kolosy, no to je zabijasz, nie? No. Ale jak podlatujesz i odlatujesz, wiking jest ultra responsywny. No jest. To mikro jest banalne, tak szczerze powiedziawszy. No to chodzi o to, żeby ono było chociaż trochę bardziej wymagające, że wiesz, że to nie jest tak, że tak łatwo wybejtować te stormy i tak dalej, nie? Aha. Bo generalnie, no to one latają tak... Nie? No ja bym zrobił je trochę mniej responsywne, albo że dłużej się muszą namyślić przed pierwszą salwą, bo masz ten punkt ataku, to się nazywa. Czyli moment, ile jednostka potrzebuje od czasu zatrzymania, żeby wykonać pierwszy atak. No, no to wikingi w ogóle mają zero chyba, mam wrażenie. No, no, no. I tak, no. I na przykład dlatego, jak masz Feniksy na patrolu, no, to one szybciej atakują. Niż jak one lecą i zrobią pierwszy strzał. Aha, no tak, no tak, no tak. No dokładnie tak, no tak to działa, nie? No tak, no tak. I dlatego jak masz PvP i masz Phoenix Wallsy, to zwykle ludzie trzymają je na patrolu. Tak jest, tak jest, tak no. Jest. Więc ja myślałem o responsywności wikingów, ale to są takie rzeczy, które mają mały wpływ, jakby myślę, na znaczy, mają mały wpływ na najwyższym poziomie już, bo to nie, myślę, że oni i tak będą umieć makować. I w ogóle teraz jest taki moment, nie, że obojga jest 200 na 200 i no co, i czy ta armia DNS-a może wygrać? Nie. No myślę, że... Jak trafił kulę, to tak, ale no, no, ale generalnie nie polecam mu takiej bezpośredniej walki jak przed chwilą, bo trochę słabo się to zaczęło. I Oliveira też widać, że chciał zanurkować bitwę, ale bo widział, będzie... że zwycięży. Loot drop. Ale tu już poleciało normalnie. 4 medivaki. Jest potężnie. Chłop tam przed grą sobie odpalił Polta. Nie? Jak się robi base trade'a by Polt. No. Teraz później polecam. Jeszcze oglądnął Michu kontra Rodzen z polskiego LANa. To już... No, tam też była epicka gra. Teraz, a mój ulubiony moment, czyli zniszczenie wszystkich Feniksów. A to już wiedziałem, ja to wiem. Klaseczek, klaseczek. Nie? To jeszcze tam 9 Feniksów, nieważne, czy po prostu znikają. I... Jezu, i budynki przeszkadzają. Tak, budynki przeszkadzają, jeszcze akcja w dwóch miejscach. No to, chociaż... To teren się gubi, wiadomo, ale... Ale to wiesz... To... Tylko na chwilę. No nie gra Oliveira tego najlepiej, w swoim życiu raczej. O. No, ale wystarczająco dobrze.
Rozwalił bazę. Tutaj mina zostawiona, żeby dalej blokować Protossa. Fusion Core się kończy. 3-3 też. Aha, właśnie, bo to Oliveira tutaj ogólnie się teraz wymieniał z trochę słabszymi umocnieniami, nie? Miał 2-2 kontra 3-2. To też trochę utrudnia temat. No tutaj Nexus. Kurczę, taka jedna z dłuższych gier na tym turnieju w ogóle. Także ostro. Mamy czas do 21:00 podobno. To powiedział dopiero, tak? Ale to... Dobra. Możemy oglądać całość nawet, bo to... Tak. Bo ten Nitix... Nie, Nitix. Jak on się nazywa? Klem kontra Fiant. No. 10 minut w porywach. No. A kolejny mecz to też bym powiedział, no. Dobra. No, zobaczymy. Nie, no myślę, że na luzie nawet wywiad pewnie usłyszymy DNS Oliveira, a potem nas wygadają z tej kafejki, także... No co mogę powiedzieć, no. Jeżeli gry będą jakieś spektakularne, jak wrócę do domu, to skomentuję z powtórek i może będzie pan zadowolony. Klem wziąłby Protossa na Fianta. O, legendarny mecz. Klem Protossem ma jedyne 700 MMR więcej niż Fiant. No tak, no tak. Teranem ma... 1500 MMR więcej. Nie, 1400 MMR więcej ma. Kurde. Nie? Giga różnica. Poszła nuklearka. Poszła nuklearka i w ogóle... to ja nie wiem, bo DNS... No, takie... takie tam, nie? Taka ta nuklearka. Ale nie, no DNS to myślę, że tutaj pewne problemy ma takie, bym powiedział... założeniowe. Aha. Bo w sumie to ja nie wiem, jakie on ma teraz założenie na tą grę. Aha. No bo ani nie tekuje, nie? No stracił właśnie w sumie pół armii. Taktyczna strata paru jednostek. No, może nie było aż tak... Znaczy, no nie jest dobrze, no jest źle w sumie dla DNS-a. No nie, bo w sensie, wiesz, on ani nie techuje, ani jakby nie robi jakichś runbajów. Ani dareczków, ani nic, nie? Słabo. To wygląda faktycznie dla DNS-a. Jedyna nadzieja, że kulami trafi, ale jeżeli nie trafi, to no nic. No, straci stalkery, które szybko padną, celoty, kolosy, no. Tak słabo to widzę. Zobacz jak Oliveira, nie? Plus 2 na latające wbija i od razu wychodzi na mapę i puszuje, nie? No, bo to jest... Liberatory teraz pogrom robią. Rzucasz AMP i potem Liberator niszczy stalkera na jedno uderzenie. I to jest... O właśnie, to się dzieje teraz. Jest miazga. Jeszcze chyba tego Disruptora Liberator wyklikał, znaczy no. Dobra, teraz jest zagadka dla widzów. Ile supplya straci Oliveira? Ja mówię, że po fajcie będzie miał tak 175. Jeżeli będzie taki duży fight. Okej. Okay. No, wydaje mi się, że nie może. To ja mówię 175 u Oliveira. Okej, 189, 180. Jeszcze trochę dorobił w trakcie. O, przyjął kulę. Przyjął kulę, no niestety. Co? Niemożliwe, że to przewinie. Ja nie wierzę, że to Protoss ma. On tam stracił 30 supply od dwóch kul. Jezu, nie. No nie popisał się, bym powiedział Oliveira. Ale jaka zła predykcja, ty teraz, no. Dał szansę. Może nie powiedziałeś, że suba kupisz, bo to już w ogóle dramat, wie? Nie, no spokojnie. Drugi raz tego samego błędu się nie popełnia. Ale pomyśl, że Oliveira tutaj leciał te 12 godzin. No. Z kim tak. Znaczy ja myślę, że on może mieć super jetlaga tak swoją drogą, bo... No, oczywiście. Bo kiedy oni lecieli? Ty jechałeś z nim busem? Nie, ja sam wczoraj. Aha, z Maciem. Myślałem, że wam jakiś transport ogarnęli też. Nie, bo no. Spytałem się ten, to że busem. Bo myślałem o pociągu też. No, ogarniecie mi jakiś transport? No jasne, i goście wysłali linka do Google Maps. Busik. No tak. I to jeszcze taki dramatyczny. No, ostatni raz ten bus. Okej, sorry, tutaj widzę, jakieś poważne rzeczy się dzieją. No. Bo generalnie kasterzy z Ameryki, kolejny turniej w poniedziałek o $400. To już są 3 turnieje poniedziałkowe. Ty mówisz o tych Dave Testa, Ekenmen, coś takiego? Tak. Oni też tam się odzywali, żeby to pokastować. Tak, to jest kolejny, no. To w ten SC1 mod chyba, znaczy ten Evo Complete jakoś tak. Co on tutaj napisał? Turnieje potężne. A no. To będzie dla amerykańskiej strefy czasowej, tak? Tam pierwsza w nocy. Jeden turniej będzie o 14 w poniedziałki, Wodiego, $400. Kurczę. Drugi będzie Kyle Arisa o 18, $400. Trzeci jest Dave Testa, nie wiem o której godzinie, o $400. Trzeci jest Light Vipa o $150. Poniedziałki wszystko. Kurcz. Poniedziałki to widzę, poniedziałki z ale dyrektem. Moim zdaniem to jest głupota niewiarygodna, ja bym to zrobił w różne dni. No, też mi się wydaje, że lepiej w różne dni. Ale oni może chcą, wiesz, dla Koreańczyków strefa czasowa dla Amerykanów i dla tych, nie? Zwłaszcza, no,
Ale... Czyli głupoty. Ale nie, to jest głupie. Wiesz, kto wygrał ostatni ten turniej dla Amerykanów, ten Light VIPa? No i nie mam pojęcia. Tak, no to... No dobra, tutaj predykcja do 45 supplya, ale... Nie, no nie. Nie, pleców na Liberatory, to ładnie weszło. Sporo ma stalkerów, no, dobrze to wygląda. Oliveira słusznie ucieka, bo nie było, nie miał po co się przestawić. Nie, ale on stracił 5 supplya. Rozbudowuje, po 6 Liberatorów jednocześnie. Mocno. No nie, no, miazga tutaj leci. Tego się nie da przepchnąć, czegoś takiego, nie tracąc 20 supply jako Protoss. Tak. Nawet jak to zniszczy, to jest bardzo niewydajny w tym momencie DNS, dlatego tak tutaj pesymistycznie patrzymy na jego przyszłość. Więc no, ciężko. Jeszcze przewaga w wydobyciu po stronie Oliveira jest ogromna, gigantyczna. Nie, no bez pomysłu, DNS to gra, tak wiesz, tak gra, że wszystko poprawnie i to tyle. No, to... I to nawet bym powiedział, że nie do końca poprawnie, bo tak jak patrzysz sobie na stereotypowe jakieś poradniki do grania PBT sprzed 50 lat, kiedy się jeszcze to dało grać, to tam ci mówią, że wiesz, War Prism do maina, 8 zelotów warpuje, tego. A tu nie było żadnego takiego, nie? Nie, DNS tak jakoś nie było. O, zaczął splitować Oliveira, no. O, to już widać, że nie ma szans. To już się skończyło, widzę, nie? No. Ale co ja miałem powiedzieć, ten ostatni turniej dla strefy amerykańskiej, który zaczynał się od drugiej czasu polskiego, wygrał Sort of Szwed, doskonale, on mieszkał w Korei chyba, nie? Tak. GG, wygrywał Oliveira pierwszą mapkę, siadło, poszło. Gracze zachwyceni. Szaleją, podobnie jak tłumy. Oliveira już przelicza te 100 euro wygrane. A jeny? No to kupię sobie dwie kawalerki w Pyongyang. No to miasto w Chinach, tak? Że tam takie opuszczone, że tam za darmo ci da. Znaczy jest zapewnie jeden ten yuan. Wiesz, że oni tam na wkład własny do kredytu pozwalają na przykład zrobić wkład z ziemniaków. No tak, ktoś ty mi o tym mówisz. Ja to mówiłem, tak. No. Dosłownie. Wspominałeś o tym, jo. Bierzesz tam kredyt sobie, nie wiem, na powiedzmy, bo tam to tanie są te mieszkania, powiedzmy 300 tysięcy złotych i jako wkład własny dajesz, nie wiem, tam 10 ton ziemniaków. I biorą. Jednak rzeczywistość najważniejsza niż wydrukowane papierki. Kto by się spodziewał? Ale w Pyongyang można kupować pod podobne mieszkania, ponoć. No. Ponoć można. Okej. Jeszcze jest tą specjalną strefę ekonomiczną w Korei Północnej, gdzie można inwestować i tam... No, tak? No, ja znaczy nie... o tym. No to... Znaczy teraz to chyba trochę umarło, ale w sensie działało. A, okay, działało. Normalnie to działało tak, że koncerny nawet z Korei Południowej otwierały swoje fabryki w specjalnej strefie ekonomicznej, która jest przy granicy z Koreą Południową, ale po stronie Korei Północnej i tam pracowali Koreańczycy z Korei Północnej za pół darmo. No to oni to muszą za pół darmo. Czy no to jednak. No wspaniałe. No. Najlepsze miejsce do inwestowania. Bez żadnej zmienności, wiesz, systemowej też, tak. Każdej innej. Nic w ogóle się nie, o nic się nie musisz martwić. Pewniaczek. Pewniaczki, no dokładnie, nie? O, i lecimy. Kolejna mapka. No, prawdopodobnie ostatnio dzisiaj, znając przerwy, to już nie ma szansy na kolejny meczek, także... A raczej niska szansa, no faktycznie. Ale... Czyli Ido nie zobaczymy, jeszcze zobaczę tylko na szybkości. I to jakich bangerów nie zobaczymy. Tak, Klemfianto oraz Nitik Solar. No wielka szkoda w sumie, ale może z hotelu gdzieś tam ludzie sobie na innych streamach może owczają. No mnie tutaj będą wyganiać z tej kafejki niestety. Tak na Morganę mogę organizować. Weź się tam powiedz, że Bułgar będzie grał. I zobaczymy jak zareaguje. Nie no, nie chcę go tutaj wiesz. On tu bidulek przychodzi na 9, pracuje ciężko w tej kafejce, ten menedżer kafejki. I ten, no przecież on tutaj z 7 godzin z tych 12 rozegrał na komputerze, no to nie jest łatwo. Chłopie, tak. Po 7 godzinach to ja bym już do system pisał o podwyżkę. No. Nie jest tak, że można wiesz cały dzień grać, no. No w sumie to można. Dobra. No. Patrzymy co się dzieje dalej. No jak zapłać więcej, no to myślę, że jak coś zapłacić, to może faktycznie. No w sumie pewnie jakbym oddał jakieś coś, to mogę go przekupić. Autograf. Tak. Autograf Klema, tylko muszę go załatwić jutro, pojutrze albo coś. Kodanskiej musi plakaty przywieźć, mam nadzieję. Nieźle to. Co? Ej, mocno to wachluje. A co to jest dla graczy? Nawet nie dali wam ksywkami, tylko jesteś gracz. Jesteś player. I wszyscy taką mają, Klem też. I Crew w sumie, no tak. No czyli jesteś albo z obsługi, albo jesteś graczem. No i proste. Kaszana bez tego wszedł za kulisę, więc. A. On wszedł na tym. O, gdzie? A że jest. Na Grandmaster. Grandmaster League. No. Dobrze.
Tak to jest. Ale w ogóle jakie tutaj banger openingi, nie? Że oboje grają Nexusa, znaczy w sensie drugą bazę. Nie? To chyba normalne. Ale nie, no nie, bo to, no nie, no meta jest przecież, że grasz dwa gazy. A, taranem, no dobra, dobra, dobra. Nie? Reaper, to przecież standard. Niby tak, ale nie, no nie, nie gra tak każdy w każdej grze. Niektórzy zrobią ekspansję na dole, inni na górze tym taranem. No to mówię, no przecież taki standardowy opening to ja nie wiem, kiedy widziałem. W sensie ten? No, nie, to co grali Vega. Nie, że Reaper, ekspansja na dole, jeden gaz. No tak, no w tym sensie tak, no. Może no. To nie jest taki turbo częsty wariant faktycznie. Jeszcze Sentry od DNS-a, naprawdę, to są takie... No tak, to jest, chociaż... jest odmiana. On to skancelował, czy... Nie, no chyba nie. W ogóle zobacz, Stargate into znaczy Sentry into Stargate. Mądrze, mądrze, mądrze. Znaczy nieprzewidywalnie może tak. No, jak go przeciwnik gra 3CC, to wychodzi z gry. Faktyczna strata Sentry od Reapera może też wiedzie, no to już w ogóle ciężko lepiej otworzyć. No to jest ta zbufowana Sentry, ona jak strzela, to nie ma tego Reapera no. W mainie. Znaczy no, teraz gdzie jest, ale... O jest, jeszcze zobaczył chyba, nie chyba wiem. Nie, bo ciężkie kadrowanie, ale stracił tak. Próbę na tej mapie. Chociaż... No nie, tam nie ma pylona. Nie ma. To jest ten moment, kiedy jako proto... tak, uciekł Reaper, można odetchnąć z ulgą. Nie, 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 to już w sensie robisz wdech, żeby nie walnąć w coś, bo to naprawdę. troszkę więcej kopium, troszkę więcej tlenu. Teraz to rozchodzę po rozgrywce. Dobra. Czy Mistrzostwa Świata do końca? Jeszcze nie, Luku. Jeszcze pozostało mi 6 meczów z tego, co tam sobie rozplanowałem. Albo 7, ale z tego co pamiętam 6. Także spokojnie, jeszcze będzie troszeczkę. No z czasem się na YouTubie wszystko pojawi. No to ty najlepszy. No, no, no. Te legendarne. Te nieprzewidywalne. Tak, 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 tak. Nie do przewidzenia. No właśnie na tym polega ich problem. O. Ten sam build, a nie, o, to jest ten build, co myślałem, że zagra Oliveira na poprzedniej mapie. Aha. Bo on tu bardzo często gra 2-1-1 i robi drop z dwóch medivaków. To jest strasznie słabe. To jest, znaczy słabe, ale jeżeli nie wiesz, to może łatwo przegrać jego Protoss, nie? Ale no na Feniksy to jest... No na to otwarcie DNS-a to raczej cienkie. Ale nie, bo to jest mądre ogólnie, to co, znaczy to co zrobił DNS jest ultra dobre na to, co robi Oliveira. Tak, 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 tak. Bo raz, że to zeskautował. Dwa, że Oliveira, no myślę, że się nie spodziewa Stargate'u na jakieś 90%, no bo kto gra po senty Stargate, nie? No rzadkie. I po trzecie, jeszcze DNS powinien mieć tyle Feniksów, że jak wleci w medivaki, to zniszczy jeden pół pełen. No, dokładnie. Jest potencjał ogromny. Już nawet Feniksy czekają na końcu godziny 9-10. Nie pokazuj! Wobec, już pograny. Yes. Wobec. Słaby pomysł. Zobacz, jak się ściemniła kamerka DNS-a z wrażenia. O, już prawie 1 z 10 już zrobił, nie? Już odpadł praktycznie. Bida. Nie, no nie mogę żadnych żartów powiedzieć, bo to... Niestety. Filtr familijności nie przepuści. No. Ale no nie, no to... Znaczy, to jest taka mapa też, że tutaj bardzo ciężko jest w ogóle. Wiesz, zaczepiłby, zniszczyłby tego medivaka jednego tam w połowie, pewnie no. Byłby jeszcze zapeł i od razu mógłby lecieć na ekonomię terana, nie? No bo wtedy teran prawie nic nie ma w bazie. No dokładnie, nie? Jest pięknie, no. Jeszcze najlepsza rzecz jest taka, że jak zniszczysz tego medivaka, to tam mariny są uwięzione. No też. No. No. Teraz straci trzecią. Teraz straci wszystko, mam wrażenie. No. Trafił grę chyba. Jakby... No. Chociaż nie jestem pewien, no wydaje mi się właśnie, pod super baterią tyle marinów nie na Immortala, okej. Okay. No to chociaż trzecia baza. Ja tak szczerze bym chyba wolał tą trzecią targetować od początku, ale... No bo co z tego, że zniszczysz te dwie adeptki, nie? Ale Sentry też rozwalił. Ale czy to jest takie duże? No zobaczymy co teraz, nie? No dostrzegasz posiłki, przez brak Sentry to chyba w pozgranie. No teraz to jest miazga. No... Współczuję, znam ten ból. Ja co tu się właśnie wydarzyło. No ciężki temat. Znaczy kolos dobry na Mariny. Ciekawe. O, a tu Siege Tank nagle. Biegł tego kolosa też. No ja nie wiem. No, no i wygrał. No to tak. Czy będzie reakcja gracza? No właśnie. DNS tam czasami
jakieś reakcje miewa. On ma taką mimikę twarzy, że tak jakby się zdziwił, że przegrał. Ja bym się nie zdziwił, jakby przegrał, ale... No to rano zdziwienie, to ciężko. Nie, nie złapał Feniksa. Jeszcze teraz Tejan sobie leci, wiadomo. Tak jest. Siema, wrócę za 2 minuty z limitem. No. No, ciężko, nawet wiesz, tych medivaków nie stracił. Ja bym chciał zobaczyć unit lost, nie? W sensie nie stracone jednostki, tylko stracone surowce, nie? Jeszcze tutaj nawet CC nieopóźnione. Jakbym był teraz DNS-em, to słuchaj, 3 bazy, nigdy nie wychodzimy i lecimy w Tempest Carrier. O Boże. I drugi Stargate od razu. A Tempesty na co byś robił? Na tanki. A, na tanki, bo tutaj cały czas są tanki robione, DNS właśnie to zobaczył. Aha. Zobaczył tego tanka, zobaczył poprzedniego, może się domyślać. No. Tempesty są bardzo dobre na tanki. Naprawdę. No, zasięg pomaga i to mocno, gorzej jak, że tych Wikingów też nabiera Oliveira. Bo... Ale w sumie przy bateriach, no to jakoś sobie radzisz z tymi Wikingami, bo to nie jest taka liczba Wikingów nie wiadomo jaka jeszcze, no. Przeczytałem czat. Sorry. Co się dzieje? Kim jest Zagon? Ja to jest ten sam żarcik, wiesz, cały dzień. A już... Okej, no to już po gierce jest. Ja bym napisał Single G osobiście, ale zobaczymy. Single G. Będzie single czy będzie double? O, jest dylemat, jest emocje, jednak podwójne DD. Rapid fire. Niechcący. No. Ściemniło się jeszcze bardziej. Wywiad, no... Jak ci się podoba i ten... No. W Chinach byłem na prowincji. No. To samo, tylko język inny. No. A graniczymy z takim krajem, gdzie język trochę podobnie wygląda. Co? To Czaman, bardzo dziękuję za 104 lata. Pozdrawiam gorąco. Kurde, 104 lata. No. To. Ludzie niektórzy tyle nie żyją. Dobra. Well, congratulations, Oliveira. You played an amazing series, so I'm gonna ask you straight. It didn't work out in the first game, but it did in the second game. So what did you change in that push so that you make it work? Well, like, I feel like he will, like, one, two, three game, always, like, Phoenix classes. But first game, when I practice, and it's work, like, make bunker and tower, but I don't know why the first game I'm very behind. But I thought, I just, like, play countdown and play long game. Yeah, definitely. And in the long game, we saw how good you are, actually. Do you think in that first game you could have went Liberators a little bit quicker? Because it seemed that that was the key to win. Yeah, like, I tried that, but I don't have... I think, like, when I check group A, I don't have, like, enough guys because I need to make ghosts first, so, yeah. I hope I can be Liberators faster, so it will be work. Yeah. Great. Well, that's it from Oliveira. Let's hear it up once more for... Okay, that was a good game from our world champion, so we're gonna get going into a short break once again and then we're gonna be back on the stage. Dobra, będziemy musieli niestety kończyć już tutaj. Witam, pozdrawiam. Jak ktoś tutaj pyta, czy jesteśmy w kanciapie, jesteśmy w kafejce. Oj, chwila, bo za głośno. Ale walnęli. Well, I'm just very exciting and I'm very happy to come to Bulgaria. It's my first time coming. Dobra. And O, może tak to zrobię. Działa jako tako, czyli na moje standardy to już nieźle. Aha, bo tutaj mi się coś nie odtworzyło. Dobra. Chwileczkę, niech się odnajdę. To w miarę działa. No to co, bardzo dziękuję wam, że byliście dzisiaj na pierwszym dniu relacji z Starej Zagory, z Bułgarii. Tutaj oczywiście Boko, Kaszanas trochę dalej, o tutaj jest Kaszanas, Geralt to wiadomo, Geralt. I co, no i będziemy się żegnać, musimy lecieć, bo nas menedżer tego przybytku, ten chce już iść do domu, chociaż jeszcze gra troszeczkę. Ale jeszcze pozostałe mecze pewnie da się obejrzeć w jakichś różnych miejscach, także sorry. Odcięli internety dokładnie. Na ile godzin wzięliście kompa w kafejce? Nie, my mamy tak trochę pro bono, że się tam organizator zna. Znaczy, przy tego co wiem, jest pro bono, gorzej jak nam gościu wyskoczy z rachunkiem. No, kabel, wiecie, z prądem od sąsiada, więc tutaj też im się opłaca, bo on na nie swoim prądzie jadł i gitara. Co za pech, znowu przerwa. Dobra, dzięki to Czaman. Siema Grey, czy wszystkim. Także jutro też planowo powinien być stream. Mam nadzieję, że się wszystko odbędzie.
No i będzie pan zadowolony. Dobra. No i Clem na Fianta oraz Nitix na kogo? Na Solara. Będzie jeszcze tam potem gdzieś. Może my tam sobie pójdziemy na miejsce, poglądamy. Może nie, można zobaczyć się gdzieś na publice. Gdzie jest Zed? W Trójmieście jest Zed. Siema Gobią. Miałem taką salę w szkole jak wasze studio. No też tak przypomina taki vibe, taka kafejka. Dobra, to ten. W publikacji jest dziura? Ale to takie zdrowe, że robisz, wiesz, jak Spider-Man patrzy na Nowy Jork w tej pozie, tak? Aha, to gdzieś poszedłeś indziej? A, w krzaki, dobra. To normalna ubikacja. Na Małysza. Tak, na Małysza. Doskonale. Także takie warunki, taka sytuacja. To co, do zobaczenia, dziękuję dzisiaj, że byliście. Mega dziękuję wszystkim subującym, wspierającym kanał. Sorry, jak tutaj czegoś nie dostrzegłem, nie zauważyłem. Ale tutaj sobie też gadaliśmy sporo poza streamkiem. No i jeszcze parę dni takiego wspólnego oglądania. O, Jarkit jeszcze. Uuu, Jarkit, hojna stówka, mega dziękuję. Zaraz to wszystko przejemy i sandwicze też będą. Na zupę mleczną i ogórki. Dziękuję bardzo, Jarkit. 100 lat, niech ci się wiedzie. Doskonale, no to lecę, spadam. Dziękuję też wszystkim za subskrypcję. A właśnie, może przeczytam. Sekundkę, bo to muszę, wiecie, z telefonu, bo tutaj jest taki polny setup. Klima z tyłu, fachura. Nie, no nie jest tak źle. No się tutaj niektóre rzeczy wyglądają strasznie, na przykład prądu, to się baliśmy w ogóle odpinać to, co jest przypięte, bo i trzeba było pójść po swoją listwę, takie historie, nie? Nawet poziomu nie mamy, nie wiem, już o kuciuś w ścianę. Nie, to są takie konstrukcje, że to na Instagrama gdzieś tam będę musiał jeszcze wrzucić, bo to... Ale to ostatniego dnia może to sfilmuję. Dziękuję, to Chaman, Mikey, Twister the Player, Kacet, Boston George, Roza, Barry Regan, Waciach, Michael, Fikmik, Fegiel, Budziorre, Kraken, Mucha, Left 4 Dead, Shanger Gamer, cokolwiek oczywiście, Redumikers i Homik. Jesteście super i do zobaczenia. Do widzenia. Sorry za te długie przerwy, no ale co zrobisz, no takie nam zrobi. Cześć, cześć, tak jest. Dobrze, dobrze. Czekaj, jeszcze mnie słychać? A, Following the StarCraft.